No, jesteśmy już w szklarni. Tutaj mój punkt dowodzenia, gdzie czasami sobie siedzę. Powiedzmy, że medytuję, rozmyślam. A tu mamy na stoliku właśnie butelka z kwasem bornym, kupionym jeszcze w Anglii. Boric acid. I wzór sumaryczny H3BO3. Jest to kwas, który także występuje lub jest używany przez ludzki organizm. Spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ zawiera w sobie pierwiastek bor, który odpowiada w organizmach żywych za przyswajanie wapnia, głównie wapnia. Na moich pomidorach wystąpiło na samym początku wystąpiła sucha zgnilizna na 3 sztukach. Zerwałem je i wyrzuciłem. No i po suplementacji właśnie tym kwasem bornym objaw szybko ustąpił. Właśnie w tych wannach, które na zewnątrz pokazywałem na początku, o właśnie tam jest już rozrobiony. 3 takie korki na 50 litrów wody. 3 takie właśnie koreczki stosuję. Wszystko tak raczej w mniejszej ilości, żeby nie przedobrzyć. I pomidory także tym kwasem podlałem. Ciągle zastanawiam się, czy ścinać te dolne liście w tych malinowych pomidorach, czy jeszcze nie. Na razie się wstrzymuję. Owoce są naprawdę gigantyczne. Jak sobie tutaj poobserwuję, cały czas się coś tutaj dzieje, cały czas coś rośnie. Pomidor malinowy ma to do siebie, że czasami zawiązuje mniej tych owoców, ale są bardzo duże. Na wyższych segmentach także już owoce są powiązane. Dzisiaj będę właśnie podlewał kwasem bornym. Tutaj jakieś 2 tygodnie temu 2 razy już suplementowałem kwasem bornym. I tak jeszcze jeden raz na pewno zrobię i później w sierpniu. No, niektóre już poodgławiałem, te pomidory porozdwajały się u samej góry. Ciężko mi zawsze w tej odmianie wilka zerwać, dlatego że pomidor malinowy po prostu rozdwaja się na dwa po prostu czubki i idą one sobie jakby niezależnie. Proszę zobaczyć paprykę w szklarni. Różnice widzę, są to te same sadzonki. Są to te same sadzonki, ale tutaj są ciemniejsze i troszkę mniejsze. No i tutaj jeszcze pokażę moje arbuzy przy okazji, skoro już tutaj jestem. Tam sobie leży taka piłeczka. Tutaj wisi kolejna. No, tu jest moja dłoń. Dokładnie troszkę większa od piłki ręcznej. Tutaj są troszkę 2 mniejsze okazy. Wszystko wisi sobie. Niektóre, już wcześniej wspominałem, roślina poodrzucała sama, bez mojej ingerencji. Ten na przykład malutki w ogóle nie jest rozwijany, także sama roślina decyduje, w który owoc pompować. A niektóre właśnie, tak jak tutaj, doznały jakiegoś uszkodzenia. Jakaś
i też zatrzymał się rozwój. Ale muszę przyznać, że inne arbuzy sobie dają radę. Wszystko rośnie między pomidorami. O, tak jak tutaj. Arbuz brutalnie podwiązał się pod liść pomidora. Niektóre z pomidorów, o, jak na tym, widać, że do tego momentu było słabe nawożenie, z pożółknięte liście. Podczas później nawożenia gnojówką z pokrzywy i nawozem dla pomidorów, pomidor po prostu odżył i wypuścił nowy pęd z nowymi, ładnymi liśćmi. Także tak samo wygląda to tutaj. Na dole liście pożółknięte, a tu już wygląda całkiem ładnie. A ta sztuka do samej góry pożółknięta, ale wyszedł nowy wilczek. Może jeszcze coś z tego będzie. Bazylia ponad półmetrowa zakwitła. Rosła tylko dla ochrony. Także pietruszka zakwitła. Ogórki mają się bardzo dobrze. Klonują cały czas. Jak spojrzymy na tą chaszczownię tam. Troszkę nie trafiłem z odmianą. Są tu wymieszane dwie odmiany. I jedna z nich mi się nie podoba, ponieważ rosną te ogórki zbyt duże. Bardziej taki sałatkowy. Zrywane były właśnie ostatnio. Właśnie takie duże ogórki. Tutaj też wiszą sobie dwa arbuzy. Jeden tu, a drugi gdzieś tam schowany, ale tamten jest też jakiś uszkodzony. O. Także wrócę jeszcze do kwasu bornego. Jest troszkę informacji na internecie, jak to stosować. Ja powiem szczerze, że czasami, kiedy sobie leżę w wannie, wsypuję sobie trzy koreczki takiego kwasu bornego i sobie w tym leżę godzinkę. Bardzo ważny dla kości pierwiastek. I to na tyle. Dziękuję.